Czytałeś może ten werset z tego, z przypowieści Salomona? 25 rozdział, 12 werset. Kojarzysz? Nie. Chodź, rzućmy okiem. Zróbmy tak. Zrób. Ciekawe, co tam znalazłeś. Obczaj. No. Złotym kolczykiem i klejnotem ze złota jest dla ucha, które słucha ten, kto mądrze napomina. No i... No czemu? To ja się pytam czemu. No ja nie wiem czemu. Właśnie ja się nie wiem, bo... Coś to jest o napominaniu mowa. No i że niby... Co? Ze złotym kolczykiem dla ucha? I klejnotem ze złota. No, coś tam... Jest ten, który słucha, ten, kto mądrze napomina. A ja nie lubię, jak nie, żeby mnie napominać. No właśnie, ja też nie za bardzo. No. A propos, masz koszulkę wygniecioną dzisiaj. No. Jak ty przychodzisz do roboty? A weź obczaj jeszcze 15 rozdział przypowieści Salomona i wiersz 5. Kurde, muchy pełno wszędzie. Głupiec gardzi karceniem swojego ojca, lecz kto zważa na napomnienia, postępuje roztropnie. O, to jest dobre. No dobre, dobre. Głupiec gardzi karceniem swojego ojca. Jak co się teraz robi na tym świecie, nasz stach. To zważa na napomnienia, postępuje roztropnie. No patrz jeszcze 31-32. Ucho, które słucha zbawiennego napomnienia, chętnie przybywa w gronie mędrców. Kto nie zważa na karność, gardzi własnym życiem. Lecz to słucha napomnienia, no, nabywa rozumu. Ale słuchaj, to chodzi tutaj o to napominanie ogólne właśnie, że masz koszulkę pognieciona? No ja nie wiem, no chyba po prostu napominanie, czy na przykład, nie wiem, że, wiesz, to jest, zgrzeszyłeś, co? No właśnie, to jest Pismo Święte, to może o to tu chodzi. No mi się wydaje, że chyba tak. No dobra, ty mi dałeś przypowieści Salomona, a mi zaraz przyszedł do głowy inny tekst. Jaki? Z Ewangelii Mateusza. Zauważ, że to tutaj mówi już nie Salomon, który miał tam mnóstwo lasek i tak dalej, tylko mówi Jezus. A jaki tekst? Mateusz, otwórz. Mateusz. Cały Mateusz? Nie. Nie, tylko 7 rozdział. 7 rozdział. Co, muchy? No tak to jest na polu. Dokładnie. 7 rozdział i 1-5, nie? No właśnie, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w twoim oku? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Czaisz? Czyli nie wolno napominać. No nie wolno i koniec. No dobra, no ale jest, ale on powiedział odwrotnie, że mamy napominać i że, no, że to jest dobre. No ale to Salomon powiedział, nie? Aha. A ja wolę słuchać bardziej tego, co Jezus powiedział. No tak, no to... No to jak to jest w takim razie? No dobra, ale weź otwórz w 18 rozdziale Mateusza Ewangelii. Dobra. Otwórz 18 rozdział 15-17. Bo mi się to nie zgadza. No, tu jest mowa o tym, o grzechu, że jeżeli ktoś grzeszy, a jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam, jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego, jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była opata każda sprawa, a jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Czyli trzeba jakby, no, napomnieć, powiedzieć coś, jak ktoś źle robi, no to, no nie? To co? No to trzeba powiedzieć, że źle robi. No a tu jest napisane inaczej, to Jezus mówi. Już nie Salomon. To ja nie chcę takiej religii. Co ty przebędziesz do mojego życia tryniał i mnie napominał i mówił. Ty, ale ja to wiesz, no okej, okay, a powiedz to, co Ezechiel, to Bóg powiedział Ezechielowi? To był 33 rozdział, nie? Nie pamiętam, ale mam zapisane. O właśnie. 33 rozdział. 33 rozdział to było... Tak. 7-8. Dobra. Ciebie więc, synu człowieczy, ustanowiłem stróżem domu izraelskiego. Gdy usłyszysz słowo z moich ust, przestrzeżesz ich w moim imieniu. Gdy mówię do bezbożnego, bezbożniku na pewno umrzesz, a ty nic nie powiesz, aby odwieść bezbożnego do jego postępowania, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od ciebie. Ała. Czemu ała?
No, początek siódmego wiersza. Ciebie więc, synu człowieczu, ustanowiłem stróżem domu izraelskiego. Ja jestem Polakiem. Aha. A nie domem izraelskim. No, ale to myślisz, że to się nie tyczy do nas? Izrael duchowy? No, Izrael duchowy, przecież Paweł pisze o tym, że jesteśmy Izraelem duchowym. Ale to patrz. Zresztą nie tylko Paweł. Patrz, jakie to by miało konsekwencje, ten tekst. Takie, że powiedzmy, że jeżeli ty no. znasz pismo, znasz prawdę, no, Jezusa, nie? No. I robisz coś źle i ja ci nie zwrócę na to uwagi, to ja za ciebie poniosę śmierć. No tak jest tu napisane. Ja będę potępiony. No to wygląda. Aha. To ale z drugiej strony nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. No więc właśnie. To nie wiem. Najpierw wyjmij belkę ze swojego oka. No, chyba do tego się wszystko sprowadza. Do tego lasu wokół. Do tego lasu wokół, no. A źródła wokół bliźniego. Zgadza się. Ale dobra, ale skąd mogę wiedzieć, że Bóg ode mnie chce? Właściwie, żebym ja kogoś napomniał. No z tych tekstów. No ale wiesz, no bo w jakim momencie, no bo to jednak jest... Bo to jednak jest trudne, wiesz, no weź komu na przykład, wiesz, widzisz, że ktoś źle robi i weź mu zwróć uwagę. No to trochę, no sorry, nie? Ale ała. Ty, sobie. A jakby, to wiesz, jedna z technik też, no. nie wiem, Pierre, czy tam... No. Czy tam jak to nazwać, że jak chcesz komuś nawrzucać, to najpierw coś pozytywnego znaleźć u niego. Najpierw no powiedz, zawsze... że co ci dobrze wychodzi, a potem mu nawrzucaj. No. Ale po to, żeby nawrzucać? No nie, nie no przecież. Nie. Właśnie chyba nie po to, żeby nawrzucać. No właśnie pytam, no, wrzuta dla wrzuty. No to trochę bez sensu. To jest bez sensu. To właściwie po co mamy napomnieć? Bo Bóg nam kazał i mamy chodzić i wszystkim wrzucać, że ty robisz to niedobrze i ty robisz... Wiesz, to jest taki chrześcijan, pseudo przynajmniej? Wiem. Chodzą i wszystkim mówią, że źle żyją, nie? Że powinni żyć inaczej. No nie wiem, tak trochę mi się to nie wydaje, że naśladują Chrystusa. Mówiąc innym, że... Mówiąc drugiemu, że dopóki źle żyje, automatycznie samego siebie wywyższa. No tak, że on żyje super, nie? Tak. Słuchaj, a jak Jezus napominał? Bo ja przypominam sobie tekst... Skąd? Chociażby fragment, kiedy... On tam faryzeuszów ostro ganił, nie? Tak, jak faryzeuszów na przykład ganił. I im pojechał naprawdę. No ostro, plemię żmijowe, a ty nie, to jeszcze Jan Chrzciciel, a on też chyba plemię żmijowe, Jezus też. Też. Ale na przykład jak... kojarzysz listy do zborów z Apokalipsy? A no tak, a właśnie, tam są takie też tam, napomnienia. Tam jest 7 zborów, nie? Tak. I Jezus każdy z tych zborów no, podsumowuje, tak. I właśnie to jest fajne, w jaki sposób to robi, bo ocenia i w ogóle jak ten proces no, wygląda. Czekaj. To czytamy? No w sumie z drugiego rozdziału, co? No co, wszystkie listy? Byśmy przeczytali. No nie, no wszystkie nie, ale możemy przykładowo. Weź tu od 2 do 5 na przykład drugi rozdział. Dobra. To, bo ja przeczytam. Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się. I spełniaj uczynki takie, jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z tego miejsca, jeżeli się nie upamiętasz. Widzisz? Zauważ. Co najpierw mówi? No właśnie nie wiem. No najpierw mówi pochwałę, że znam uczynki twoje, no. trud i wytrwałość twoją, że nie możesz cierpieć złych. Tak. Potem masz wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego i nie ustałeś, nie zmęczyłeś się, nie? No tak. Najpierw podkreśla pozytywy, potem mówi o negatywach, lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją. Ale patrz, że potem mówi jak je naprawić. Nie mówi po to, żeby nawrzucać. Otóż to. Tylko konstruktywnie. Tak, to nie jest wrzuta dla wrzuty, tylko... Tylko żeby naprawdę lepiej żyli. Patrz. Kurczę, zauważ taką rzecz, że to jest tak w kontaktach międzyludzkich, nie? Że to jest zupełnie inne wtedy podejście, że teraz bardzo często, że na przykład ty w robocie mi wrzucasz tylko, że krytykujesz tylko dla krytyki, nie? Że źle robisz, że to, że tamto i tak dalej. Tak? No, tak mi się zdaje. W każdym razie. Dobrze. W każdym razie. Napomniałeś mnie. Tak. No. No. Okej. Okay. A... Właśnie o to chodzi, że jeżeli powiedzmy, powiesz, że coś robię źle, czy ja tobie powiem, że źle, to żeby od razu też dać jakieś sugestie, jakieś wskazówki, jak to naprawić, jak robić lepiej. I wtedy to ma sens.
wtedy to jest, no tak, jest konstruktywne. Bo tak to po co? No. To żeby tylko się wywyższyć, nie? No. Że ty robisz źle, ja robię dobrze. Powiedzmy, ktoś obok chleje i ty mu powiesz, że jesteś taki, jesteś zły i tak dalej, bo chlejesz. Tak? No jestem taki i se chleje, mhm. Fajnie, nie? To bez sensu. No. A wiesz, ale jakieś wskazówki, coś zaangażować się, nie? W to, żeby to właśnie żeby... tak mi podsunąłeś taką myśl, że rzeczywiście nie zawsze jakby zwykłe napomnienie jest w ogóle pożądane, nawet jeżeli widzimy, że ktoś coś źle robi. Bo niektórzy na napomnienia, tak jak Salomon pisał, no nie chcą słuchać. Dokładnie. I musimy też rozumieć, że są tacy ludzie, którzy są na takiej drodze jeszcze. Dokładnie. Ale słuchaj, tak mówiłem o tym schemacie, o pozytywach, a zauważ list do Laodycei. No właśnie, tam są same wrzuty. Same wrzuty. No ale też konstruktywnie. Otworzymy. Tam nie ma nic. Czyli co? Czyli nie mamy zawsze na siłę szukać pozytywów. Dokładnie, na siłę nie szukać. Na siłę nie szukać pozytywów i na siłę nie szukać negatywów. Mhm. To właśnie do tego się sprowadza. Co tam jest? W trzecim rozdziale objawienia, nie? Tak, trzeci rozdział i to jest... Od 15. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a także letni, a nie gorący, ani zimny. Wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i zbogaciłem się, niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że pożałowania godzien nędzasz i biedak, ślepy i goły. No, na maksa. No, jest po prostu po bandzie, od razu. Rzut za wrzutem. Ale 18. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. O właśnie, to jest dobre. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Dlaczego? Bo on miłuje. I teraz, jeżeli ja idę i komuś wrzucam, dlatego że go nie miłuję, no to tak sobie, nie? Patrz, o co dochodzimy. No. Że zwracać uwagę drugiemu. Tylko po co, nie? Tak, ale że się wtedy powinno zwracać, jak go naprawdę kochasz. Jak kochasz drugiego, no, człowieka. Patrz, to całe wychowanie współczesne. Sorry, że na ten temat wjadę, ale wiesz, że... To za moich czasów, tak? Tak, za moich młodych czasów. Że wiesz, no, że nigdy w życiu swojego dziecka nie można skrytykować i tak dalej, bo się zamknie w sobie, bo coś tam jakieś tam bzdury, no nie? A co Jezus mówi? Że jeżeli miłuje, to właśnie zauważa błędy... Karce i smagam. Tak, i je wytyka, ale nie po to, żeby poniżyć dzieciaka, tylko żeby widział, że robi źle i żeby przestał robić źle, no. Dokładnie, to jest tak jak właśnie w Mateuszu, tylko jest 22, jest drugi rozdział 39, nie? Że... Oczywiście, że kojarzę. No to... Ale ponieważ... Było powiedziane, to trzeba znaleźć, nie? Trzeba znaleźć, dokładnie. 22. Zgadza. 39. Wszyscy się zastanawiają teraz, o, co to jest za dziwny tekst. Każdy go zna na pamięć. Jacy wszyscy? Nie wiem. Wszyscy. O. A gdzie? Kogo tu widzisz? O ciebie. Nie ma, no tak. Ty, to się nagrywa. Nie, wyłącz to. Niestety. 22:39. Tak, a drugie podobne temu. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. To jest podstawa, nie? No. No. No właśnie. Bez tego to w sumie bez sensu cokolwiek napominać, sądzić. I jeżeli wtedy ktoś ma sobie tą belkę wokół, no to jak, nie? No. To jak ma napomnieć? Jak ma kogoś miłować? Niech będzie ten przykład z tą twoją niewypognięcioną koszulką, nie? No dobra, no. Jak ja ci... To jest spokój. No dobra, okej. Okay. Jak ja ci powiem, że masz pognięcioną, nie? No. Że jak przychodzisz do roboty, to jest złe, w złym duchu. A jeżeli ci powiem, że masz pognięcioną i że wiesz, że fajnie jakbyś miał wyprasowaną, bo powiedzmy jak przyjdzie klient, no, to żeby tobie nie było wstyd i tak dalej, nie? No, to już się wtedy... Już jest w innym duchu. Tak, wynika z tego, że ja wiesz, że ja myślę o tobie, tylko bez podtekstów, nie? Ta. Że myślę o tobie, że wiesz, że jak bliźniego, jak brata, no cię... Nie przejdzie mi tyle. No dobra, ale teraz wiesz... To jest miłość bliźniego. Bo się zastanawiam, czy my potrzebujemy, żeby słuchać w ogóle napomnień? Czy coś nam potrzebne w ogóle? Z jednej strony, no tak jak mówisz, że to tak, ale... Jeden tekst, który mi się bardzo spodobał, zacząłeś od przypowieści, więc do niego. No to nie jest to zawsze miłe, nie? To na pewno jest. Potrzebujemy, czy to nie jest. Ale... Przypowieści mówisz? Tak, ale życie jest niemiłe. No tak. 27 rozdział. Life is brutal, tak? And full of zasadzkas. 27 rozdział, 17 wiersz. Przypowieści. Tak jest. No. 27:17. To jest tak.
Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek. Kto pielęgnuje drzewo... A to już nie, to jest 13. No to już nie. Czyli że co? Że zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek. Tak, tak jak ostrze, żelazo ostrzy się żelazem. Tak. Zauważ. Czyli żeby zachowanie mieć lepsze. Nie. A to w sumie powinien być cel życia chrześcijanina. Jaki? No jakby kształtowanie charakteru, nie? Bycie bardziej podobnym Jezusowi. No więc właśnie. Ćwiczenie się, doświadczajcie samych siebie, nie? No więc przetrwacie właśnie w wierze, jak pisze Paweł. Ale często to właśnie Bóg nie bezpośrednio do człowieka mówi, tylko no, często wykorzystuje drugiego, innych ludzi, żeby coś przekazać, nie? Że ty źle postępujesz. No, tak. No tak czasem mówi, ale człowiek nie słucha. No. Nie ma kiedy z nim pogadać, może nie chce. Czasem mówi. No powiem ci, że... Chociaż patrząc na dzieje Izraela, no to zawsze proroka posyłał i prorok im mówił, co źle robili, bo oni już nie słuchali. Było za grubo. Powiem ci, że... Jakby to wypowiedzieć, ubrać słowa. No. Że wiesz, że... Nie wiem. Coraz bardziej w naszych czasach jest propagowany indywidualizm, że ja sobie sam żyję, no wiesz, nic mnie nie obchodzi, inni mnie nie obchodzą i ja też tym bardziej nie chcę, żeby ktoś w ogóle się do mnie odzywał, nie? I tak dalej. No tak jest. No. A wiesz, a człowiek sam pozostawiony sobie, to... No potrzebuje czasem, żeby ktoś mu naprawdę zwrócił uwagę, żeby ktoś mu powiedział coś. No to zgadza się, no jednak rzeczywiście większość ludzi tak żyje, że tam powiedzmy w pracy może jeszcze ma kontakt z kimś, ale to też szczątkowy, wraca do domu i do komputera czy do telewizora i tak cały dzień, nie? Tak, od komputera do komputera. W każdym razie, ale w życiu chrześcijańskim z tym napominaniem. No tak, no i zastanawiam, czy można odnieść właśnie tego typu napominanie do jakiejś takiej pracy, nie wiem, misyjnej. No bo jednak... Jezus, mamy przykazanie bardzo często nawet powtórzone, że idźcie i głoście Ewangelię. Jeżeli Bóg ci coś zrobił fajnego, nie? Jeżeli Bóg się objawił tobie, no to pokaż też komuś. Zresztą ja tak się dowiedziałem, ja tak uwierzyłem, bo jeden człowiek po prostu przyjął, wziął sobie do serca i głosił. I dlatego teraz żyje. Pamiętasz Roberta, jak nam powiedział o dźwięku? A właśnie, no. Powiedział, że jest źle. No tak. I powiedział, co zrobić, żeby było lepiej. Zgadza się. I zauważ. Zaoferował naszą pomoc. Tak, tak. I fajnie, no i nie wiem, jak jest teraz, ale jeszcze ciągle pracujemy nad tym. No, po mojemu jest dużo lepiej niż było. No ale jeszcze trzeba. Jeszcze trzeba, ale już jest duży krok zrobiony. No tak. I konstruktywna krytyka. Nie tak, że a co wy nagrywacie, dajcie sobie luz, bo wam to nie wychodzi, nie? No. Ale zróbcie to, zróbcie tamto i tak dalej, będzie lepiej. Jest lepiej. No, znaczy zobaczymy, jak dzisiaj będzie. Tak gadasz, a tu jakieś trzaski będą. Te gąbki jeszcze nie mamy, no to jest po prostu masakra. Spoko. No. Dźwięk się. Reżyseria dźwięku się zrobi. Tak. No dobra, czyli co? Czyli powinniśmy też jakoś do jakiejś takiej misji, przynajmniej do cieni przyszłości, krytykę przyjmować. Jakoś chętnie. Ale w ogóle zauważyłeś, jakiego mamy szczęście, że nikt nas jakoś tak nie krytykuje po to, żeby krytykować? Tylko jak zauważyłeś, że w komentarzach, jak już tam coś piszą drodzy słuchacze, to jest to jednak zawsze konstruktywne. Przede wszystkim zauważyłem, że prawie wcale nie piszą. No to zauważyłem. Nie było co zauważać. Tak. No. Ale piszą. Czasem się zdarza, że niektórzy jednak chcą nam napisać coś ciekawego i czyli czasem... Może jesteśmy tak dobrzy już? Nie, bo zauważ, że często się zdarza, że ktoś pisze, że coś źle zrobiliśmy, tak, ale konstruktywnie. Ale to. Nie ma tej wrzuty dla wrzuty. Nie ma tego, to mi się podoba, naprawdę. No. Tutaj Bóg pobłogosławił, zmienia serca naszych słuchaczy, to fajnie. W każdym razie, odnośnie tego napominania i tak dalej. No. Jest jeden tekst, pamiętasz, ci o nim kiedyś mówiłem, z pierwszego Tymoteusza. To znaczy? Przypomnij. Twórzmy. Tak, pierwszy Tymoteusz. A, chyba kojarzę o czym. Czwarty rozdział, mówiłeś. Nie? Tak, tak. Pierwszy Tymoteusz, czwarty rozdział, 12 i 13 wiersz.
Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. I znowu się uczepię tej kolejności, bo to jest tu najważniejsze, nie? Mhm. Bądź wzorem w postępowaniu, tak. Pierwsza rzecz. A miłości, potem właśnie wierzę w czystości. Tak, to pierwsza rzecz. A potem właśnie pilnuj czytania i dopiero potem napominania. Tak. Czyli żebym ja mógł tobie nawrzucać, że masz niewypracowaną koszulkę, ja muszę mieć idealnie wypracowaną najpierw. Tak. Żebym dopiero miał prawo tobie powiedzieć. No dobra, nie? Ale czy w takim... No dobra, ale sorry, ale ja na przykład, no nie wiem, czy będziemy zawsze kiedyś idealni? Czy będziemy... Przecież jest... Pamiętasz w jakimś psalmie, teraz nie pamiętam, gdzie to było napisane, w jakimś psalmie było napisane, że właśnie błogosławiony ten, który nie postrzega samego siebie za godnego. Mhm. Jest taki werset, nie? Mhm. Czyli im bliżej będziemy Boga, tym bardziej będziemy widzieć, że jesteśmy grzeszni. No. Czyli co, czyli nigdy nie mamy napominać? Nie. Bo nigdy sami siebie, im bardziej będziemy bliżej Boga, nie będziemy siebie postrzegać za wzór. Mhm. Chociaż może... Widzisz. To, co tutaj Paweł powiedział do Tymoteusza, to nie jest to, że ty bądź wzorem dla innych. Znaczy, inaczej. Nie, że ty się wywyższaj, że o, ja jestem doskonały i tak dalej. Tylko żyj tak, żeby inni o tobie mówili, ciebie stawiali na wzór. Bądź dla wierzących wzorem. Mhm. Czyli nie to, że będziesz gadał, że ja jestem doskonały, że jestem wzorem, tylko że będziesz po prostu tak postępował, że inni o tobie to powiedzą, nie? Ale ty o tym nie będziesz wiedział, czy będziesz wiedział. Bo zawsze będziesz się postrzegał jako niegodnego przed obliczem Bożym, nie? No tak, ale chyba, że to jest tak, że ty będziesz się postrzegał za niegodnego i dlatego nie będziesz postępował według tego, co ty chcesz, ale według tego, co Bóg mówi. Tak, a Bóg będzie cię doskonalił i tak dalej, i inni... Jak będziesz miał świadomość, że nie robisz tego, co... według swojej woli, ale robisz to według woli Bożej, no to wtedy w zasadzie można kogoś napomnieć. No, dokładnie. Że tak. Dokładnie. Że okej, ja jestem niegodny, ja jestem jeszcze nie w porządku, ale dlatego postępuję tak, jak Bóg mówi, a nie jak ja chcę, bo ja jestem nie w porządku. I wtedy, jeżeli Bóg mieszka w tobie, to drugiego napominasz właśnie z miłości. No. Bo jakby dobro drugiego też leży ci na sercu, nie? Otwórz jeszcze ze mną Tytusa list. Mam otwarty. Drugi rozdział. 7 i 8. 7 i 8. We wszystkich stawia siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość. Przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. No. Cóż, trzeba się do tego wspinać. Dokładnie. Dokładnie. W każdym razie, jakby tak wyciągnąć wnioski z dzisiaj, nie? No. To pierwsze, w jakim duchu napominasz? To po co, nie? Jaki cel jest twój? Jaki cel jest twój, tak. Ale uczciwie się przyznać sam przed sobą. Czy po prostu, żeby... No, tak. Poniżyć drugiego? No właśnie. To żeby właśnie wywyższyć, podwyższyć, żeby... Tak. Żeby był lepszy. Tak. Nawet lepszy od ciebie. No nie oczywiście, no. Tak. Dokładnie. Kurde, jakie to jest... Postrzegajcie innych zawsze za lepszych. Jakie to jest trudne, no. Jest. Bo to, wiesz, przeciw naturze. Dla człowieka to jest nawet niemożliwe, nie? Tak. Przeciw naturze. Tak, ale tutaj Bóg obiecał, dlatego nie mamy patrzeć, co my możemy, bo my nic nie możemy, Jany. Taka prawda. No. Szczęścia. Zauważyłem, że jak człowiek tak, nawet jak mu nie wychodzi, ale jak się uchwyci tego, co Bóg powiedział, nie? Mhm. To wtedy nagle jakoś tam następnego dnia czy coś człowiek to zwycięstwo osiąga, nie? To jest takie ciekawe. Oczywiście też musi współdziałać, nie może jakoś blokować tego, że jego działania Bożego, ale rzeczywiście bardzo często wystarczy prosić i się poddać pod wolę. Jeszcze w sumie chyba ostatni tekst bym ci podpowiedział z Hebrajczyków z 10 rozdziału. A, właśnie. Znasz? No, 10 rozdział, tam było coś, że uczęszczajcie na wspólne spotkania, nie? No... Tak, nie, coś tam było na temat. To jest w 25 wiersz, a mi chodzi o 24. O, no to nie kojarzę. Z 10 rozdziału. A, no tak. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Czaisz? Baczmy jedni na drugich. Tak. Przyglądaj się, jak drugi postępuje, nie? Oceniaj go, przyglądaj się i tak dalej, ale po co? Ale po co?
po co, no? W celu pobudzenia go do dobrych uczynków. Do miłości wzajemnej, do dobrych uczynków. Mamy coś jeszcze do powiedzenia? Jedno słowo? Jedno słowo? Jakie? Amen. Amen. Dokładnie. Amen. Co, to były cienie w przyszłości? No były chyba cienie, chyba się nagrało. Chyba się nagrało, a jak nie, no to... No cóż, pogadaliśmy co. Jak nie, to puścimy MP3, bo jest to nagrane. Zgadza się. To były cienie w przyszłości, ja nazywam się Szymon Wygnański. Michał Pil. Cześć. Cześć.